Siema ludzie, jestem Kapitan 3.2.0, tak. Zastanawiałem się, co by tu nagrać, więc postanowiłem, nagram Clash Royale. I jak tylko weszłem do gry, dużo się pozmieniało. Po pierwsze, to jest Hunter, który był na o wiele wyższej arenie, a teraz jest na tej. Po drugie, na od trzeciej areny z Battle Ram, w ogóle jest jakaś beczka barbariansów. Od czwartej areny z Mega Minion. Rocket jest dopiero od szóstej. Doszły jakieś dziwne świnki właśnie też. Zobaczymy, jakieś dziwne świnki doszły. Medicarchera to ja znam. Na tyle zacofany w Clashu jeszcze nie jestem. Ale najbardziej mnie zainteresował ten Hunter i od razu chciałem go zdobyć. I kiedy tylko go zdobyłem, uznałem, że on wcale nie jest taki dobry, nie? Mam 79 gemów, więc zawsze na 1000 mogę go wydać i mógłbym stworzyć nasz. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym stworzył klan, czy nie chcecie. Piszcie, czy chcecie, żebym stworzył swój klan, czy nie chcecie, żebym stworzył swój klan. No akurat jestem w jakimś klanie. Mógłbym zawsze stworzyć swój klan. Dla mnie to nam za dużo nie będzie. Na początku pokażę wam, jak działa na pewno ten Hunter. No, już typ 2 versus 2. No, jednak nie chcę tracić tych. O! A kurde, już zaczekują się. Brat, na pewno tam wyślemy tych kamikaze. O Jezu, ja to był zły pomysł, o Jezu, o Hunter. O, dobrze, typie, to było dobrze. Patrzcie, i Hunter, patrzcie, jak strzelił Hunter. Widzieliście, jak on strzela? Widzicie, jak ten Hunter strzela tak zezowato trochę, według mnie. Zezowato strzela ten Hunter. Miłiczka ogół? O nie, Battle Ram, tego się obawiałem. Dobra, tak źle nie było. Dobra, na pewno wezmę sobie podgląd na jego karty. No Giant nie jest najlepszy według mnie, tak. No nie oszukujmy się, Giant jest w ogóle noobem. Giant jest słaby, nie oszukujmy się, nie. To co on zrobił, to jest głupota jakaś. Co on odwalił. Przez to będzie nam o wiele trudniej go zaatakować, no. Dobra, na pewno zniszczymy tego Goblin Hata. Jest wkurzający. Powiem ci tak, ten twój mini Pekka nic tutaj nie zdziała. Na mojej dzielni mini Pekka za dużo nie zdziała. Nie, wieża zaraz zginie. Wieża umiera. Nie umrzesz, wieżo. Nie mogę przegrać tej gry. Widzowie patrzą, nie mogę pokazać mojego lamerstwa. Dobra, elo, leci tamten ten, nie? Wiem, że już tu głupio już przegrał. Chcę chociaż jedną tą zdobyć. Nawet nie dali mi zdobyć jednej koronki. Zostałem bezwzględnie zniszczony. No, ale mimo to good game. Tak, mimo to good game. O, i lecimy z drugą bitwą. Piszcie, czy chcecie jakieś challenge Clash Royale może? Jak nad tym też bym pomyślał. Dobra, co tu mamy? Valkyria. Goblin Baller. Jak przyjrzycie się tutaj, to widać takiego goblinka. Podczas puszczenia Goblin Baller. Piszcie, czy to tylko ja tak mam, czy tak zawsze jest? Tak zawsze było. Według mnie tak nie było. Tak samo jak w sumie Huntera według mnie nie było. A jestem za nim w życiu już od jakiegoś czasu. Tylko ja jestem zacofany w rozwoju. Dawno nie grałem w Clasha w sumie. No to też muszę przyznać, dawno w Clasha nie grałem. Aż miałem w Clashu kilka kont. No w Clashu też miałem kilka kont mam.
Mam ja nawet jedno konto, którego nie ma jak odtworzyć. Którego nie mam jak odtworzyć i na tym koncie, z tego co pamiętam, miałem. Na tym koncie właśnie miałem już arenę. Tą piątą, no już piątą arenę miałem. Miałem już piątą arenę w Clashu. Na jednym skąd. O Jezu. O Jezu, a na to byśmy musieli coś powietrznego. Chyba, że już wygraliśmy, no to w takim razie nic powietrznego nie musimy wyrzucać. PC. Wooden PC. Wooden PC, czyli syndrom Capixa. Może w następnym odcinku stworzymy swój klan. Nie wiem, nazwiemy go Capixowa Mafia. To będzie, myślę, że dobra nazwa, Capixowa Mafia. Myślę, że dobrą nazwą dla naszej, dla gangów, dla klanów Clash Royale będzie Capixowa Mafia. Piszcie, jak wam się podoba. Bo raczej stworzę jakąś taką typowo dla nas. Już taką, myślę, że jednak stworzę coś tak dla nas, tak klan w Clash Royale. Myślę, że stworzę klan w Clashu dla nas. Żebyśmy mieli własny klan w Clash Royale. No, szybciej go nie biją, ale właśnie ubiją go. Tak, ubiją go przed wieżyczką. Dobra, najmniej mi się podoba właśnie tutaj nasz kolega Knight, którego będziemy musieli zniszczyć. Gdyż mi się on bardzo nie podoba. Dobra, dobiją go tutaj. Tutaj, jeśli o to chodzi, to już nie muszę się martwić za bardzo. Muszkieterkę tam wyślę też, żeby też obiła nieco, nieco. No dobra, nie martwię się, bo wiem, że ta wieża będzie obijana ciągle. Ten mega minion. Ten mega minion wydaje taki fajny odgłos. Kiedy ten mega minion leciał, przyłóżcie sobie ucho do ekranu. Tak trochę do głośniczka przy. Przytentegujcie ucho do głośniczka. Tak, przytentegujcie, no to było bardzo mądre, nie? Dobra, raz na tą wieżę. Niszczymy pojedynczo tę wieżę. Żeby dać mu poczucie takiego czegoś, że jest słaby. Dać mu takie poczucie, że tak po kolei się do niego dobiera. No tak, po prostu już po nim, nie? Że jest nubem. Że jest nikim. A ten Battle Ram mi się podoba. Bo on tak po prostu raszuje jak Prince, a kiedy się zniszczy, kiedy już zraszuje, to wyskakuje z niego dwóch barbariansów. To jest według mnie najlepsza, po prostu jedna z lepszych jednostek do ataku. Do raszów. Oczywiście tak mógłbym zawsze tworzyć mój stary deck na szybkiego, nie? Tam po prostu miałem dużo różnych rzeczy za małą ilość eliksirów, ale Walkiria bardzo dobrze ten deck kontrowała. Ale za to na triple eliksir dobrze się sprawdzał. No, jedna osoba obserwuje. Czekajcie, czy jest jakieś przywitanie się? Nie ma. No powiemy gardla, good luck. Powodzenia. O, tak żeby być miłym. Shanks i Gide. Good luck. Patrzcie, jak dostrolujemy. Tutaj się dzieje bitwa, a ja tam puszczam jednostki, nie? Dobra, mini pekka. Kurde, to miało być tak, że to mini pekka przyjmie na siebie wszystkie kule. Hunter na pewno nie kule. O nie. Najgorsze na Huntera, bo Hunter ma mało HP, ale za to dobry damage na sumie, no. Tak sobie teraz myślę, że Hunter jest bardzo dobry damage, jeśli chodzi o damage. On jest taki głupi, ja nie mówię do niego. Lub naszych wrogów robi trochę taki wstęp do rzeczy, że... Tak? Chcecie wojny szkieletów? To macie! Haha! Te szkielety... Zdaję sobie sprawę z tego, że te szkielety tam gówno zrobiły. Poruszały palcem w bucie. To mówi trochę źle, ale okej. Jezu, nie! Ja już widzę, już przegraliśmy. Nie ma szans, żebyśmy się obronili przed tym raszem. Tak czy inaczej, good game.
tak czy inaczej good game. Nie wiem, zdążymy jeszcze jedną gierkę zagrać? Możemy spróbować. Spróbuję jeszcze jedną gierkę, zagramy sobie tam. Dead. Capix Ty, no oczywiście Capix Ty się nazywam w tym w klaszu, więc jak ktoś by mnie spotkał, to proszę nie raszować mnie. Trochę to jest przerobany, bo znacie mój bok, ale okej. Okay. Ale tak to jest, nawet nie wychodziło Manuelka, on to tam nagrywał klasza. To już nie nagrywa klasza, no. Jezu. Tutaj by się przydała jakaś jednostka typu Walkiria, tylko że taka powietrzna. Powietrzna jednostka typu Walkiria. Od razu przychodzi mi na myśl Hunter. No, nas poskładali na samym początku. Wy to widzieliście? Na samym początku nas po prostu wyraszowali i... Dead. Ale mi chodziło o tych, że wróg ma zdechnąć, a nie my w pierwszej sekundzie. To chyba się wytnie i doda do funny moments. Albo do najszybszych przegranych na świecie. Wyślę to do rekordów Guinnessa. Co? W sumie też teleponsy są do przeskipowania. No, do skipowania bardzo mocno. O, Double Huntersy. No i to będzie dobry Double Hunter. Patrzcie, jak to się będzie dobrze pokrywał, taki Double Hunter. Oj, no, dobra taktyka Double Hunter. Dobra, tutaj będzie taka muszkieterka tak na odległość tłukła. Dobra, Powiem tak, Walkiria do nogi. I idę. I tak, Walkiria do boju. Powiem tak, armia szkieletów. Otoczyć ich i zniszczyć. Najpierw się zająć princem, potem tymi tanimi goblinkami. O Jezu, dobra, tak, rozwal tego baby dragona, rozwalaj go, dobrze. Prince. Tony Prince z GTA 4 i GTA 5 online. Ja sobie to wiem, gdzie to online, można sobie normalnie kupić klub mocny i tam misje są z Tony Princem. O Jezu, to było głupie. Co ja właśnie zrobiłem. I am stupid idiot. Nie wiem, żartuję. Prank, I'm done stupid idiot. I know, I'm not stupid idiot. W ogóle ten baby dragon, on jest taki trochę głupi, bo kontrol... Baby Dragon jest taki, no, 5 na 10, bo Baby Dragona można po prostu muszkieterką skontrować. Nie powiedział, po czym jej nie wystawił. Bo Baby Dragona można skontrować muszkieterką, która jest na rerę, ale za to nie każda jednostka go bije. A muszkieterkę właśnie bije, może bić każda jednostka. A Baby Dragona nie może i on chyba dlatego jest właśnie na epiku. Bo on jest po prostu jednostką powietrzną i nie każdy... Nie wszystko da radę go bić. Jest! Udało się wymarnować jego... Jeszcze czujmy potencjał. O, jeszcze Knight. Zbuntowany rycerz się zbuntował i postanowił zabić swojego księcia. Z bajki. Jezu, wojna się toczy po dwóch stronach. To czego ja nie lubię. Nie znoszę, kiedy wojna się toczy po dwóch stronach. To jest właśnie najgorsze, bo wtedy nie wiesz, którą stronę masz atakować, którą stronę masz bronić. Teoretycznie lepiej tą stronę bronić, bo to jest dojście od razu do króla, ale jednak wieżyczki nie chce ten stracić, tak? Żeby od razu przegrać. A teraz będzie, kto pierwszy straci wieżyczkę, więc musimy rozwalić mu tą wieżyczkę. I wtedy wygramy. Bo nie chcę, żeby cały odcinek składał się z moich porażek. Wolałbym jednak, żeby cały odcinek składał się z moich sukcesów. No i dobra, myślę, że tym optymistycznym, bardzo optymistycznym wręcz akcentem mogę skończyć odcinek. Poza odcinkiem sobie oczywiście zdobędę jeszcze jedną koronkę. Albo nie, albo na następnym odcinku, nie wiem. O, czekajcie, jeszcze puścimy. O.
Nie, to nie to. O, piszcie w komentarzach, czy mam stworzyć swój klan w Clash Royale. Bo Diaksy są przygotowane, żeby kupić hajsy. To nie ma opcji, tego nie kupię, nie ma opcji. Nawet gdybyście mnie na kolanach błagali w komentarzach, to tego nie kupię. Nie kupię tego za 100 zł nigdy. Jeśli myślicie, że to kupię, to chyba was coś. To chyba jesteście bardziej chorzy niż moja siostra. No, takie XD trochę małe. To jesteście mniej roleplayowi niż sanitariusz. No. To teraz tym optymistycznym akcentem mogę zakończyć. A w następnym odcinku myślę, że stworzę swój klan, do którego każdy z widzów będzie mógł dołączyć po prostu. No to tym bardzo optymistycznym, zwycięskim akcentem mogę zakończyć. Na razie.